Dzisiejszy koncert przygotowany przez dom kultury w Kroczycach jest takim połączeniem muzyki wokalnej, muzyki choralnej, muzyki solowej, organowej oraz instrumentalnej. Usłyszycie dziś Państwo chór cecyliański działający przy domu kultury w Kroczycach. Nazywam się Cecylia Miłosz i prowadzę chór cecyliański działający przy Domu Kultury w Kroczycach. Święta Cecylia jest patronką naszego chóru, stąd to zaproszenie do dzisiejszego koncertu. Usłyszeliście działający przy miejscu Ośrodku Kultury Centrum w Zawierciu chór Kapella Barbiens, sprowadzony przez Barbarę Rzekowską i Leopoldę Stawarza. Usłyszycie młodych i trochę starszych solistów oraz młodego organizmu. W dniu dzisiejszym odbył się w naszym kroczyckim kościele parafialnym koncert cecyliański. To jest takie troszkę podsumowanie roku muzycznego, śpiewanie na chwałę świętej Cecylii, która jest patronką muzyki. Chcieliśmy to po prostu uczcić muzycznie. Działa właściwie chyba już od 5 lat i cały czas staramy się rozwijać, cały czas bierzemy udział w nowych przedsięwzięciach i kolejnym takim właśnie przedsięwzięciem był właśnie koncert cecyliański.
dzisiejszym koncercie wzięło udział wielu wykonawców. Chór cycyliański pod kierownictwem Celiny Miłosz, to jest nasz tutaj rodzimy taki rodzynek. Chór Cappella Bartiensi z Zawiercia oraz orkiestra Konwocze, do tego byli również soliści. Zaprezentowaliśmy taki bardzo bogaty wachlarz repertuarowy. Mam nadzieję, że koncert przypadł do gustu wielu mieszkańcom, którzy tu się zjawili jako widzowie i mam nadzieję, że na następnych koncertach będzie nas jeszcze więcej.